ja pochodzę tutaj z Połczyna, dzieciństwo i młodość spędziłem w Połczynie i im człowiek starszy, tym bardziej ciągnie do Połczyna. Jak ja przez Połczyno jadę, to zawsze wolno, patrzę na mój rodzinny dom, gdzie się wychowałem. Tu są właściwie dwa domy, bo jeden dom taki stary, który stoi do dziś, tam gdzie mieszkałem do 8 roku życia, później tutaj pod zdradę, jak siedzi ostatni dom, tutaj mieszkałem do 20 roku życia, teraz w Gnieżdżewie. I tak z moim kolegą, który też jest, był mieszkańcem Połczyna, Henio Lesna, wpadliśmy na taki pomysł, żeby przyjechać do Połczyna i ja z wystawą medali, to jest kolekcja, która liczy prawie 300 medali, medale i ryngrafy, a Henio Lesna, wiadomo, tabakierki, żeby tutaj poczęstować ludzi też tabakom. Także cieszymy się bardzo, że pani Beata zgodziła się i to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo latem rozmawiałem z panem sołtysem, tu będzie taki festyn rodzinny i wtedy też przyjedziemy i chcemy zrobić takie spotkanie byłych mieszkańców Połczyna, taki wieczór wspomnień, żeby sobie porozmawiać, zrobić sobie spacer po Połczynie, powspominać, posiedzieć przy ognisku, wypić kawę i porozmawiać tu z mieszkańcami Połczyna. Skąd wziął się pomysł na taką kolekcję, na takie zbieranie takich medali? Właściwie tak przypadek sprawił, to właściwie kiedy pracowałem w Centrum Pamięci Halera, w Halerówce tak zwanej we Władysławowie, tam pozyskałem pierwsze medale, niektóre przekazałem do Halerówki, ale też większość takich związanych z Ojcem Świętym, ze świętym Janem Pawłem II, miałem prawie 30 medali, to przekazałem do Izby Pamięci Jana Pawła II i to był właściwie początek otwarcia tej sali papieskiej we Władysławowie. No z roku na rok coraz więcej przybywa, ja mam niektóre podwójne, że mogę sobie wymienić, a pierwszy medal to dostałem z postacią generała Maczka. Generał Maczek, wiadomo, pancerniak, bitwa w Holandii, tam się zasłużył, tam też zmarł, mając 102 lata. Wybitny generał, wybitna postać. Kolekcja przedstawia poczet królów polskich od Mieszka I. Można powiedzieć, to jest cała historia Polski. Później mam wybitnych generałów, wielkich patriotów i medale poświęcone bitwom z udziałem oręża polskiego. Mam też kilka ryngrafów. Jeszcze wszystkich ryngrafów nie przywiozłem, bo jeszcze mam w domu kilka. Te ryngrafy też są takie pamiątkowe, dosyć takie cenne. Jednym z najcenniejszych medali jest medal Boże Narodzenie w Szwajcarii, taki zatytułowany z generałem Sikorskim. Otóż w 1942 roku 100 generałów polskich, łącznie z generałem Sikorskim, było internowanych w Szwajcarii. Krótko nie byli internowani, przeżyli Boże Narodzenie. I wydano 100 medali, bo tylu ich było internowanych, także na całą Polskę, na cały świat wyszło tylko 100 medali. Dlatego one są bardzo cenne. No, są niektóre, mam medale z 1930 roku, 1920 rok. Także no jest co oglądać. Ostatni medal, to jaki medal i czy one dalej jeszcze przypływają do kolekcji? Oj, trudno powiedzieć. Ostatni medal to właściwie dostałem dzisiaj. Zasłużonym ziemi gdańskiej. To dostałem od Waldka Jeki na pamiątkę. Także ja też niektóre medale to na jakąś aukcję, bo mam podwójne. Jeżeli tam trzeba jakieś wesprzeć tam jakoś, powiedzmy, czy na hospicjum puckie, które bardzo wspieramy, ja wspieram również puckie hospicjum, to też przekazuję te medale na aukcji na dobry cel.